Media donoszą, że Kim Jong-un właśnie jest w drodze do Rosji, do Władywostoku, aby spotkać się z prezydentem Rosji, Władimirem, Władimirem, Władimirem Putinem. Nagrywam to dosłownie na ostatnią chwilę, ponieważ właśnie się zbieram na wyjazd, bo jadę do Fukushimy na parę dni. Ale jest to duży news, ponieważ Kim Jong-un po raz pierwszy od czterech lat prawdopodobnie opuści Koreę Północną i spotka się z zagranicznym przywódcą. To też bardzo właśnie ciekawe, że pierwszym przywódcą zagranicznym, z którym się spotka po czterech latach zamknięcia kraju przez pandemię, będzie Putin, prezydent Rosji, a nie Xi Jinping, czyli wielki przywódca Chin. Dosłownie przed chwilą pojawiły się te newsy o tym, że Kim Jong-un właśnie prawdopodobnie jedzie pociągiem i ma się spotkać jutro z Putinem we Włady w Tam już trwają przygotowania. Ta informacja została też potwierdzona przez rosyjskie oraz północno-koreańskie media. Prawdopodobnie, nie? tak mi się wydaje, że powinno być to potwierdzone już. Więc politycy i media spekulują, że Kim Jong-un się spotka z. Putinem, żeby porozmawiać na temat wsparcia KRLD dla wojny na Ukrainie. Między innymi chodzi o broń, amunicję, którą mogłaby przekazać Korea Północna Rosji. Zobaczymy, co Korea Północna w, na tym dealu zyska. Co tutaj będą mogli zdobyć od Rosji. No wydaje mi się, że mogą liczyć na jakieś lepsze technologie rakietowe lub łodzie podwodne, coś prawda, związanego z programem nuklearnym to mogliby wyciągnąć od Rosjan, bo um, Rosjanie teraz troszkę potrzebują tego sprzętu i możliwe, że będą w stanie Koranczykom coś zaproponować. Obserwujcie koniecznie, co jutro się będzie działo w mediach wokół Korei Północnej, bo myślę, że będzie dużo, dużo się o tym mówiło. U mnie także pojawi się relacja na social media na moim Twitterze, Xie, czy jak to tam się teraz zwie, Facebooku zapraszam serdecznie no i postaram się także nagrać jakiś mój komentarz jak najszybciej będzie to możliwe. Przepraszam za te dźwięki z tyłu, ale właśnie pakujemy się na wyjazd, który był zaplanowany już, więc <grym> no będę nagrywał z mojego mobilnego centrum dowodzenia a.k.a. campera z Fukusimy, więc zapraszam serdecznie na najbliższe odcinki. Chciałem także podziękować wszystkim widzom. W ostatnim czasie bardzo dużo nowych widzów się pojawiło na kanale, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i lajki oraz wsparcie na patronat Wielkie Wielkie dzięki. Jeśli chodzi o trasę Kim jong którą pokona pociągiem, no to wiadomo z Pjongjangu, gdzie mieszka, pojedzie pociągiem na północ kraju, tutaj, tutaj, przez Wonsan i Hamhun, dalej, dalej, dalej na północ, Chunjin i w kierunku granicy z Rosją. Tutaj w Tumangan znajduje się granica z Rosją. Kilkanaście kilometrów zaledwie jest z tej granicy, bardzo krótka granica, ale jest przejście graniczne w miasteczku Tumanga do Hasan. Tu jest most, przez który można przejechać na drugą stronę. Bardzo proszę, tak to wygląda na zdjęciu. Korea-Russia Friendship Bridge, most przyjaźni koreańsko rosyjski I potem tutaj nastąpi przerwa na kilka godzin, ponieważ muszą zmienić um, rozstaw tych kółek w pociągu, ponieważ w Rosji mają troszkę wąż węższe tak, te tory, więc muszą przestawić kółka i potem dalej Kim jong -un będzie jechał swoim pancernym pociągiem w kierunku Ostoku, gdzie ma się odbyć spotkanie z Putinem. Kim jong -un zazwyczaj podróżuje pociągiem, tak samo jak jego ojciec Kim jong który podobno bał się latania, dlatego wszędzie jeździł pociągiem, na przykład kiedyś pojechał do Moskwy przez 10 dni jechał pociągiem do Moskwy, żeby się spotkać wtedy z Putinem. Kim jong czasami też lata, ale jednak preferuje na takie wyjazdy zagraniczne swój pancerny pociąg, gdzie może jechać z całą swoją ekipą i oczywiście bardzo dużą obstawą. Więc jestem bardzo ciekaw, co tam się wydarzy. Nie mogę się doczekać relacji, zdjęć, filmów ze spotkania między Putinem a Kim jong Będzie co oglądać. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!